Więc ja bym chciał powiedzieć o wystawie, którą organizowałem. Byłem przez 3 lata przewodniczącym sekcji konserwacji, to znaczy okręgu krakowskiego. I wypadło na mnie, żeby zorganizować wystawę prac konserwatorskich w sekcji. I to miała być i była wystawa autorska, to znaczy o poszczególnych członków sekcji konserwatorów, żeby to nie było PKZ-ów wystawa albo Akademii, albo tylko w Związku Plastyków naszej sekcji. No i okazało się, że przez te wszystkie całe 3 lata robiliśmy tę wystawę, co wymagało strasznych różnych wysiłków i walki z różnymi instytucjami. Więc partia nasza, czcigodna tak zwana, miała bardzo duże zastrzeżenie od samego początku, jak któryś z tych sekretarzy partyjnych zobaczył listę tych obiektów, które chcemy wystawić. Zobaczył, to Matka Boska z dziesiątki, Matka Boska z dziesiątki, znowu Matka Boska. Powiedział, nie, to nie przejdzie, to nie będzie. I cały czas takie kłody pod nogi były rzucane nam, głównie przez partię, ale nie tylko. Więc kiedyś nasz kolega, który był, Antek Hajdecki, który był prezesem Okręgu Krakowskiego, zorganizował, on był bardzo partyjny, zorganizował w siedzibie partii krakowskiej spotkanie z całym zarządem związku i tam wszyscy swoje boleści, bolączki tam opowiadali. No i ja opowiadałem właśnie o tym, dlaczego my chcemy robić wystawę z takimi świętymi samymi rzeczami, że tak się złożyło w naszej historii. Że właśnie te prace najbardziej charakteryzują polską sztukę plastyczną.